Antena, tymczasem szansa i gol! Ależ to się wszystko szybko zaczyna. 1-0 prowadzą Niemcy od czwartej minuty. No, błyskawicznie Timo Werner daje prowadzenie drużynie gości, ale przy całym szacunku dla klasy Niemców mam wrażenie, że tutaj zawodników na co dzień ręce w Niemczech kompletnie w sercie Berlin. I teraz właśnie Dalida. Dalida, podanie w pole karne. Czy będzie wyrównanie? Nie. W ostatniej chwili wystąpił ze skuteczną interwencją. Zdaje się Lars Schind. To on w polu karnym zatrzymywał Jana Kopica. To jest czas na spokojne treningi w klubie w Bayernie. Dojście do pełnej formy, złapanie rytmu meczowego, a reprezentacja powinna sobie poradzić, przynajmniej na razie bez Neuera, choć nie ma możliwości, że kiedy Neuer wróci do płace teraz odegranie, ruszają gospodarze, jest trochę miejsca, no teraz to znów jest taka niemiecka maszyna, bezwzględnie zmierzająca zwycięstwa do zwycięstwa, dźwięk zablokowany. A później można było mi to wnieść w ręce. W zasadzie taki kontry do nich mają pretensje do... To piłkarzy, tymczasem błąd Ter Stegena! Pomógł to wykorzystać. Wykonanie tego stałego fragmentu gry Dalida. Dalida kapitalnie Gebrselassie! No cóż to było? Co teraz wymyślił Teodor Gebrselassie? On chyba sam. Taki skrócony raport z pierwszych trzech kwadransów Kalas. I Miller po żółtej kartce, tymczasem szansa dla Czechów! Rykoszet, ale było blisko, aby Sączek pokonał też Stegena, tym razem blisko rekordu. Rozpili drużyna Arsenalu, tymczasem Dalida! Ależ gol! 1-1 Dalida, kapitalna bramka! No to i grali się Niemcy, który to już raz Czesi mogą bezkarnie uderzać z tego miejsca. Mówiłem o tym kilkukrotnie, że zawsze trwają ostatni świetnie grający głową. No i właśnie tak to jest rozegrane. Kubek, ale kapitalnie. No i stąd Niemcy. A więc jednak coś jest w tej starej turbowej prawdzie, że na końcu i tak.